Bardzo serdecznie witam Państwa na konferencji prasowej poświęconej odkrytemu przeze mnie skandalowi. W czasie tej konferencji, tu za kamerami Państwo tego nie widzą, przybywa osobiście Paweł Kukiz, który przyszedł do mojego biura posłuchać o swoich osiągnięciach, więc ja od razu, stojąc tutaj w oparciu o zgromadzone materiały i pisma, które przygotowałem, powiem wprost. Panie pośle Paweł Kukiz, proszę oddać 4,3 miliona złotych pieniędzy z podatników i proszę również oddać jedynkę. Zacznę od tego, drodzy Państwo, że zadałem sobie ten trud, żeby pojechać na wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym, oto ten dokument, adres Fundacji Pawła Kukiza, która otrzymała 4 300 tysięcy. Proszę, obejrzyjcie filmik z wizyty w tym miejscu. Jesteśmy pod adresem Fundacji Pawła Kukiza w Lewinie Brzeskim. Przyjechaliśmy na adres wskazany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Napotkaliśmy takie budynki. Nikt tu kompletnie nie wie, gdzie jest adres, pod którym miałaby się znajdować Fundacja Kukiza, więc szukamy jej tutaj. Szukamy również 4 300 tysięcy łapówki politycznej, którą Paweł Kukiz dostał za wsparcie PiSu od premiera Morawieckiego. Proszę Państwa, zaszliśmy tam za róg. Zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym, pod tym adresem powinna znajdować się fundacja. Zapytaliśmy okolicznych mieszkańców, czy wiedzą, gdzie się znajduje ta fundacja oraz gdzie jest w ogóle jakiekolwiek biuro. Okazuje się, że jest to widmo. Po prostu go nie ma. I teraz, wracając do tej politycznej łapówki, jak to nazywam, 4 300 tysięcy dla Pawła Kukiza i fundacji z nim związanej od premiera Morawieckiego. W warunkach normalnego funkcjonowania obrotu gospodarczego wszystkie właściwie transakcje, które jak gdyby opierają się o jakiekolwiek środki publiczne, muszą być opatrzone pełną i aktualną wiedzą, kto jest kontrahentem. Niestety w wypadku tej fundacji prezes Rady Ministrów przekazał 4 300 000 zł dla fundacji Potrafisz Polsko, powiązanej z Pawłem Kukizem, na relację zadania Instytutu Demokracji bezpośredniej, bez żadnej kontroli. I w związku z powyższym przygotowałem zawiadomienie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej Ministra Finansów. To jest właśnie to zawiadomienie, w którym podkreślam stan faktyczny, który wczoraj ustaliłem. W 2023 roku Fundacja Potrafisz Polsko otrzymała dofinansowanie wynoszące ponad 4 miliony złotych od prezesa Rady Ministrów z rezerwy, uwaga, z rezerwy budżetowej. I w ocenie przedstawicieli powyższej fundacji środki te miały być wykorzystane na swoiste cele statutowe. Jednakże w odpowiedzi na informacje uzyskiwane przez obywateli, a także informacje medialne, postanowiłem przeprowadzić taką kontrolę poselską, wizytę w tym miejscu, gdzie fundacja zgodnie z KRS-em powinna być zarejestrowana. I co ustaliłem na miejscu, pokazał ten filmik. Zgodnie z KRS podmiot ten powinien funkcjonować w Lewinie Brzeskim, tam być zarejestrowany, chociaż powinna być możliwość odnalezienia rzeczywistego adresu. Tymczasem pod tym adresem nie występuje żadna fundacja, ani też nikt nie słyszał o takim podmiocie w najbliższej okolicy. Myśmy zachodzili tutaj za róg tego budynku, sprawdzaliśmy to wielokrotnie, pytaliśmy się mieszkańców, nikt nie widział, nikt nie słyszał, nikt nie ma kompletnie pojęcia, o co chodzi, dlaczego w KRS-ie jest wskazany ten adres, a zaprowadziły nas tam oczywiście powszechnie dostępy mapy Google. W związku z tym pod tym adresem właściwie można powiedzieć, że również na stronie internetowej fundacja nie wykonuje swojej działalności, ani też nie można znaleźć żadnych informacji, które by mogły świadczyć o jej istnieniu w tym miejscu. Pojechaliśmy dalej w naszą wycieczkę tropem 4 300 000 zł dla Pawła Kukiza i dotarliśmy na adres w Łosiowie. To jest ten budynek, w którym spodziewaliśmy się, że fundacja będzie funkcjonować. Proszę jeszcze o poprzedni slajd. Ponieważ na stronie fundacji aktualnie, to jest bieżący screen, jest on wskazany. Zamazaliśmy dokładnie ten adres z uwagi na to, że w tym biurze, w którym powinna ta fundacja mieć swoją funkcjonalność, osoby nas poinformowały, że wypowiedziały fundacji jak gdyby umowę najmu już wiele miesięcy temu oraz właściwie czują się bardzo dyskomfortowo z tą sytuacją, że co chwilę ktoś przyjeżdża, pyta o tą fundację, prosiły, żeby nie podawać dokładnego adresu, wizerunku, ani szczegółowych danych, które pozwoliłyby namierzyć tą byłą siedzibę fundacji, tej fundacji widmo, jeżeli chodzi o adresy, z uwagi na to, że po prostu no, czują jakąś formę zagrożenia, więc my zapewniliśmy tym osobom anonimowość, przeprowadziliśmy dłuższą rozmowę, były to naprawdę przestraszone osoby, które
no, były w kompletnym szoku, że w dalszym ciągu ktoś szuka tutaj fundacji, że fundacja podaje adres na stronie właśnie w Łosiowie, a pojechaliśmy tam z tego słynnego Kościuszki 88a, a fundacji tam w rzeczywistości nie ma. I te osoby bezpośrednio poinformowały nas, że również sprawdzali w KRS-ie, gdzie fundacja powinna się znajdować i znają rzeczywiście ten adres w Lewinie Brzeskim Kościuszki 88a, gdzie właściwie oprócz tego budynku nie ma żadnej tabliczki, nie ma żadnego nawet sposobu, żeby dotrzeć do siedziby tej fundacji. Ja się zastanawiam, w jaki sposób tam miałaby na przykład docierać korespondencja. No i dochodzimy do momentu, w którym moim drugim zawiadomieniem jest zawiadomienie do prokuratury. Muszę powiadomić prokuraturę o zaistniałym fakcie z uwagi na to, że fundacja no, nie posiada zgodnie z ustaleniami rzeczywistej siedziby i w mojej ocenie możemy mieć podejrzenia, domniemania, czy taką ewentualnie, że dochodzi tutaj do popełnienia jakiegoś czynu, który jest niezgodnie z prawem. Szczególnie jest to demoralizujące, że fundacja zarządzająca tak gigantycznym kapitałem, 4,3 miliony złotych, nie posiada swojej siedziby. Brak aktualnych danych na stronie internetowej, brak siedziby, a także sposób organizacji działalności powoduje, że życzony podmiot, czyli fundacja powiązana z obecnym, tu siedzącym za kamerami Pawłem Kukizem, no w kontekście przepisów AML i przeciwdziałania, uwaga, praniu brudnych pieniędzy, po prostu wymaga zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz samej prokuratury. Uważamy, że transfer takich środków do podmiotu, który właściwie no, prowadzi działalność trudną do ustalenia dla zwykłego obywatela, może stanowić zagrożenie dla Skarbu Państwa i jego finansów. Dlatego te dwa zawiadomienia, czyli do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o możliwości i właściwie konieczności zbadania sprawy pod kątem prania brudnych pieniędzy, zawiadomienie do prokuratury są finałem mojej pracy wokół jedynki w Opolu Pawła Kukiza, który dla swojej fundacji pozyskał, można powiedzieć, z wolnej ręki, z waszych podatków 4,3 miliona złotych na działalność, gdzie fundacja właściwie nie posiada rzeczywistej siedziby. Jest to gigantyczny skandal, dlatego jeszcze raz powtórzę i mam nadzieję, że Paweł Kukiz, tutaj siedzący w moim biurze za kamerami, się do tego odniesie. Paweł, śpiewałeś, że można ci napluć twarz, jeśli zdradzisz. Mówiłeś, że nigdy nie zdradzisz swoich wyborców wtedy, kiedy biegałeś po scenach ze sztandarami. Najpierw Platformy, potem własnymi Kukiz 15, a teraz PiSu. Jak ci ludzie mają traktować? Ja nie użyję tego słowa, jak cię nazywają w internecie, ale apeluję do ciebie. Oddaj jedynkę i oddaj te 4,3 miliony złotych. Takie coś, co widzieliśmy na adresie bezpośrednio w tych dwóch miejscach, po prostu dyskredytuje twoją działalność publiczną. Koniec tego, czas przyzwoitości w polityce, czas uczciwości, a nie działań, które noszą znamiona korupcji politycznej. Gdybyś nie był jedynką PiSu, prawdopodobnie nigdy byś nie otrzymał 4,3 miliona złotych dla swojej fundacji, której nawet nie można znaleźć. Dziękuję bardzo. Chciałem poinformować pana posła, że w trybie wyborczym złożymy zawiadomienie o przeciwko tutaj pana dezinformacji i nagiętnym. Nie ma możliwości, bo nie jest pan zarejestrowanym kandydatem, więc nie może mnie pan poddać w tej wyborze. Nie zna pan prawa. Jeśli pan nie zna prawa, panie pan, proszę mi dać dokończyć. Proszę, niech pan się na nim nie powołuje. Panie pośle, jeśli taka rzeczywiście, formalnie taka możliwość nie istnieje, to z całą pewnością fundacja wytoczy panu w trybie zwyczajnym proces o powielanie takich nieprawdziwych i zmanipulowanych informacji. Jeżeli chodzi o te dwa budynki, chciałem państwu powiedzieć, że... Panie pośle, błagam, no niech mi pan da dokończyć. Ten ładny budynek, ten, w którym pan poseł przebywał, który pokazał w kolejności jako drugi, to jest budynek, w którym fundacja miała siedzibę przez długi okres czasu. Nie wiem, ile myśmy tam mieli. Ile? Pół roku. Pół roku. Około roku. I po tych wszystkich hejtach i dezinformacjach rozpętanych przez telewizję, przede wszystkim TVN24, właściciel budynku, w którym posiadaliśmy magazyn za 300 zł miesięcznie, w którym gromadziliśmy między innymi dary na Ukrainę, nie kilka dronów, panie pośle, ale dary również dla Polaków na Ukrainie wywieźliśmy od lutego za ponad 1 000 000 złotych.
z innych zupełnie środków, między innymi ze zwrotów z kampanii wyborczej z 2015 roku. Został, ten właściciel po prostu przestraszył się, ponieważ on ma tam również hurtownię, przestraszył się, tak, potwierdzam, oczywiście, on się przestraszył tego. Ten adres jest nieaktualny, który podajecie na stronie. Panie pośle, z wczoraj. To jest adres wczoraj. KRS podaje Kościuszki 88A, gdzie nie można znaleźć. Ale panie pośle, no błagam, ale proszę troszkę elementarnej jakiejś kultury, dać mi skończyć, potem będziemy sobie dyskutować, jeżeli pan będzie miał taką ochotę. Niech pan się tłumaczy, proszę. Ja się nie tłumaczę, panie pośle, tylko chciałem pana przestrzec, chciałem panu wyjaśnić sytuację, żeby pan nie powielał informacji, dezinformacji, które mogą uderzyć w pana prędzej czy później, po prostu. Niech pan mnie nie straszy, bo ja się pana, panie Pawle, nie boję. Naprawdę, wiarygodność pana po tym wszystkim, co pokazałem, opinii publicznej jest bardzo niska. Panie pośle, proszę się dalej tłumaczyć, pośle, z chęcią wysłuchamy wyjaśnień. Powtarzam, nie tłumaczę się, tylko wyjaśniam te dezinformacje, które pan produkuje. Co jest dezinformacją? Proszę pana, proszę dać mi skończyć. Błagam pana, naprawdę, proszę. Bardzo pana proszę. Po ludzku proszę pana, niech mi pan da dokończyć te wszystkie kwestie. To jest tak, zacznę może od tego, od pierwszej podstawowej sprawy. Ani grosza od 2015 roku z tytułu sprawowania funkcji w Radzie Fundacji, ani zarząd, ani nikt z osób związanych z fundacji nie pobiera wynagrodzenia z tytułu prowadzenia działalności fundacji. Czy ona dotyczy działalności charytatywnej, czy ona dotyczy działalności mającej na celu propagowanie demokracji bezpośredniej, edukowania ludzi w tym zakresie. Jestem kawalerem Orderu Uśmiechu, mam medal brata Alberta. I dlatego tak bardzo bolą mnie te, znaczy nie tyle bolą, nie mogę się zgodzić z tymi zarzutami, które są mi stawiane, czy przynajmniej sugerowane, że Kukiz w jakikolwiek sposób na tym odnosi jakieś partykularne korzyści. Jeżdżąc na Ukrainę, nie jadę raz na 4 lata, czy tam ile, z kilkoma dronami, tylko jeżdżę tam, byłem około 40 razy, 30, ponad 30 razy od lutego 2022 roku. Co to dalej. Ma wspólnego z 4 milionami? Czy ma to wspólnego. Premier Morawiecki dał panu 4,3 miliony złotych na dary dla Ukrainy. Panie pośle, prosiłem pana o to. Ja mogłem panu w trakcie konferencji, mogłem panu komplikować konferencję, wchodząc panu w słowo, prostując i tak dalej. Proszę dać mi. Proszę prostować, a nie opowiadać mi tutaj o dronach, proszę. Proszę pana, ja przyszedłem rozmawiać z mediami. Pan nie, proszę mi dać powiedzieć parę słów. Korzystam z pańskiego. Jest pan gościem, to proszę się jakoś zachować i tłumaczyć, co jest adresem fundacji. Dlaczego to jest widmo? Chyba, że pójdziemy na zewnątrz, proszę państwa, bo to rzeczywiście nie ma za bardzo. Bardzo, bardzo, bardzo państwa proszę, bo w tych warunkach no nie jestem w stanie tego powiedzieć. Jeszcze raz powtarzam. Rzecz zasadnicza, podstawowa. Nie ma ani złotówki, ani grosza z tytułu prowadzenia działalności o różnym charakterze przez fundację. Ani ja, ani zarząd, ani nikt. Nie zatrudnialiśmy ludzi do różnych zdarzeń na etatach związanych z działalnością charytatywną. Jeśli chodzi o te budynki, w nowym budynku posiadaliśmy siedzibę, skorzystaliśmy z gościny naszego w sumie znajomego z tej samej wsi. Mieliśmy na miejscu magazyn za 300 zł. Działania mediów i między innymi was doprowadziły do tego, że musieliśmy się z tej siedziby wynieść. Szukaliśmy na szybko tej siedziby, otrzymaliśmy siedzibę w Lewinie Brzeskim, gdzie nam jest po prostu potrzebny adres, bo tak naprawdę nikt tam nie siedzi przy komputerach, nie ma tam willi z basenem, nikt nie dostaje pieniędzy, w przeciwieństwie na przykład do fundacji TVN-u, gdzie zarząd zarabia 580 tysięcy rocznie, trzyosobowy zarząd, u nas nikt nie dostaje grosz. Do tego budynku się przeniesie. Pańskie sugestie, że dach jest remontowany z tych pieniędzy, pan sobie zdaje sprawę, że to może pociągnąć konsekwencje. Nikt mnie nie straszy, bo ale ja pana nie straszę. Ja pojechałem i odkryłem to, że adres jest przykrywką. Pan przed chwileczką, wydaje mi się, że pan tutaj no, pozwolił mi mówić, więc proszę dać mi dokończyć. Adrem. Właśnie adrem.
Jeżeli jest rzeczywiście niezgodne według Pana z prawem przyznanie tych pieniędzy, jeżeli niezgodne z prawem są te wszystkie kwestie, proszę rzeczywiście złożyć zawiadomienie do prokuratury. Tak, zawiadomienie do prokuratury. Tak jest. I w sprawie podejrzenia prania brudnych pieniędzy do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Ja Panu wręczę te zawiadomienie. Czy Pan uważa, tak przed chwileczką powiedział Pan, że to są pieniądze podatnika. Czy to według Pana te pieniądze podatnika są brudnymi pieniędzmi, czy jak? Transakcja jest nieczytelna, jeżeli podmiot, który jest beneficjentem, nie ma rzeczywistej siedziby. Wprowadzacie w błąd na stronie internetowej, a rzeczywista siedziba okazuje się być po prostu czymś, gdzie nie ma w ogóle... Siedziba została nam wymówiona, z tego co pamiętam, w tym Łosiowie w maju. Niech mi Pan wie, że nie jest łatwo znaleźć siedzibę za kwotę około tam, nie wiem, 300 zł za kwoty groszowe. Zresztą to nie są sprawy, którymi ja się powinienem zajmować, ponieważ to nie jest moja fundacja, tylko to jest fundacja, gdzie zasiadam w Radzie, więc tutaj Pan też popełnia błąd, mówiąc, że Kukiz otrzymał jakieś pieniądze. Kukiz nie otrzymał żadnych pieniędzy. Proszę Pana, na takiej samej zasadzie ja mogę powiedzieć, że z Panem jest TVN na przykład powiązany. No to jest w Radzie Fundacji. Czy Pan jest w Radzie Fundacji? Ja jestem w Radzie Fundacji. Czyli to jest fundacja powiązana z Pawłem Kukizem. Panie pośle, te kwestie będą, jeżeli Pan złoży zawiadomienie, te wszystkie kwestie będzie, dwa zawiadomienia, te kwestie będzie... będzie wyjaśniać prokuratora, być może będą to wyjaśniać sądy. Natomiast powtarzam po raz kolejny, ani grosza, ani fundacja, ani nikt powiązany z fundacją na tym nie zarabia. Wziąłem sobie kolejny obowiązek, oprócz pomocy charytatywnej, wziąłem sobie kolejny obowiązek edukowania obywateli w zakresie demokracji bezpośredniej, na co państwo polskie od 1989 roku powinno wyłożyć nie 4 miliony złotych, a 4 miliardy złotych, ponieważ świadomość obywatelska jest bliska zero. A jeżeli z takimi złośliwościami Pan idzie, to ja Pana też zapytam, czy już się Pan rozliczył z pieniędzy z Długu Nowoczesnym? Tak, spłacamy to z własnych pieniędzy. Powiem Panu, jeszcze pan Morawiecki nie dałby mi 4,3 miliony złotych, a Panu dał za to, że go Pan popiera w głosowaniu. Powtarzam Panu, że Pan w tej chwili mówi nieprawdę. Morawiecki nie dał mnie pieniędzy. Fundacja zajmuje się propagowaniem. Jeżeli Pan szuka tych pieniędzy, to ja... Czy ja mogę prosić, ten mój laptopik taki leży? To Panie sekundę, to Panie wszystkie, no to już Panu wskażę tutaj bardzo proste adres. Szukam siedziby przede wszystkim. Słyszę, to jest dwie rzeczy chciałem wyjaśnić. Pierwsza sprawa jest taka, na stronie lubbezpośrednio.pl ma Pan wyszczególnione wszystkie absolutnie kwoty oraz podmioty, które świadczą usługi, łącznie z kwotami, które są im należne, wypłacane, rejestr umów. Żadna fundacja w Polsce, żadne stowarzyszenie nie wydaje tak szczegółowych raportów na bieżąco z tytułu prowadzonej działalności. Ja Panu potem podam adres internetowy. Druga sprawa. Strona internetowa sugestie. Za 4 miliony. Druga sprawa, nie strona internetowa za 4 miliony. Panie pośle, proszę Pana, bo wyjdziemy stąd naprawdę, bo to jest, to sensu nie ma. Ja Pana nie straszę. Pan bez zaproszenia, może Pan wyjść bez wyproszenia. Możemy to pójść dokończyć to. Ostatnie moje pytanie, na które Pan odpowie. Chciałbym się z Panem umówić w siedzibie fundacji, porozmawiać na temat tych pieniędzy. Zapraszam, pójdziemy. Ja tam byłem wczoraj, wie Pan co? Tam ludzie nie mają pojęcia, że tu się mieści fundacja, jakby mi powiedział, że w tym miejscu pana, kapnęło 4,3 miliony różnimy, złotych od Morawieckiego, to by im spadły kapcie. Proszę Pana, te pieniądze nie kapnęły, jak Pan to określił, na budynek, tylko te pieniądze kapnęły na ekspertów, na filmy, na książki, na podręczniki, a przede wszystkim na platformę do e-votingu opartą na blockchain. Sama taka platforma kosztuje ponad 1 000 000 złotych, utrzymanie 35 tysięcy złotych miesięcznie. Nie będę teraz temu Panu tłumaczył. Tłumaczę jeszcze raz. Nie pobieramy z tego tytułu ani grosza. Nikt nie odnosi partykularnych korzyści. Robimy kolejny, mam obowiązek za darmo, świadczony jak gdyby dla dobra wspólnoty. Kolejna sprawa. Słyszałem tutaj zarzut, że twierdzi Pan, że te pieniądze zostały dane przez Morawieckiego Kukizowi w zamian za współpracę z PiS-em. No tak ja dałem to wygląda, no tak ludzie to komentują. Dałem pismo. Wie Pan, no niech Pan posłucha, dałem, ja nie mówię, co ludzie, ja słucham, co Pan mówi. Ja nie, proszę Pana, jakby Pan posłuchał, co jakby Pan posłuchał, co Pana mówi Pańska żona, to wie Pan, to Pan by była. Przepraszam, to jest, nie posiadam żony, więc nie wiem, o czym Pan mówi. No i to jest naprawdę natomiast pan, tutaj na państwo, Pana poziomie, no ale tutaj trzeba państwo, się doinformować. Tutaj macie Państwo dowód na to, że w okresie od października 2022 do czerwca 2000,
23, a przypominam, że pieniądze na konto fundacji wpłynęły 1 marca, czyli marzec, kwiecień, maj, czerwiec, 4 miesiące. Paweł Kukiz głosował wspólnie z Prawem i Sprawiedliwością mniej niż Borys Budka, niż Kosiniak-Kamysz, który głosował dwukrotnie więcej niż Paweł Kukiz. Jedynym podmiotem, który głosował mniej, rzadziej niż Paweł Kukiz wspólnie z PiS-em, była Konfederacja. Więc pan mówi też rzeczy nieprawdziwe. Rozumiem. Czyli w ogóle opinia publiczna ma nie wiązać 4 300 000 zł dla fundacji, w której radzie pan zasiada, z faktem, że jest pan jedynką PiSu, z faktem, że pana środowisko panie pośle, jest ja elementem ja powiedziałem wszystko. Jeżeli państwo macie jakieś... Jeżeli, bo ja tego, tak jak powiedziałem, jeżeli rzeczywiście nie istnieje możliwość, no na czym ubolewam, złożenia... Nie istnieje. No to mnie również, mnie jeszcze bardziej. Wygrałbym to w cuglach, powiem panu szczerze. Z całą pewnością pan by wygrał, natomiast... Natomiast jeżeli rzeczywiście nie jest to sprawa, którą można podjąć w trybie wyborczym, to z całą pewnością złożymy tę sprawę do prokuratury. Niech pan to nie straszy, ale ja nie straszę, ja informuję. Politycznej PiSu, gdzie pan ma chody, jest pan jedynką, niech pan odda jedynkę, odda pieniądze, przeprosi ludzi za to, co zobaczyli na adresie fundacji i nie wciska ludziom kitu. Mówił pan, że można panu w twarz napluć, jeżeli pan zdradzi. I pan wszystkich po prostu tych wyborców opuszczy. Panie Zębaczyński, zdradzi. Jeżeli pan o tym pluciu będzie mówił nadal, ja ostrzegałem, poinformowałem ludzi, że z tymi zmanipulowanymi materiałami, w którym przedstawiałem na każdym praktycznie spotkaniu wyborczym w 2015 roku, przedstawiałem definicję polskiego polityka, czyli taki, który idzie do polityki nie po to, by służyć wspólnocie, tylko po to, by korzystać ze spółek Skarbu Państwa, z ministerstw. Albo z dotacji i tak dla fundacji 4,3 powtarzam, miliona. Czy pan twierdzi... Czym to się różni? No, ale pan chwileczkę, powie. Niech pan to pociągnie temat. Czyli pana, według pana ja korzystam z pieniędzy fundacji, partykularne odnoszę interes. Tak? Pan jest w Radzie Fundacji. No, pytam pan, zadam panu pan konkretne, precyzyjne pytanie. Pan interes polityczny. Tym, że jest pan jedynką PiSu, że pan będąc jedynką PiSu dla fundacji, w której jest pan członkiem Rady, spłynęło z pieniędzy podatników 4,3 miliona złotych. Ludzie chcą pojechać na adres fundacji. Proszę i się pana. Okazuje, że to jest widmo, że nie ma, że ta fundacja prowadzi jakąś działalność w internecie. Ale nie ma żadnego widma, a ponieważ... pan jest jedynką PiSu. Jeżeli pan jeszcze ma w sobie te wartości, te ideały, proszę z którymi pana. Pan śpiewał, o których pan w ogóle tworzył naprawdę niezłe piosenki, to niech pan odda tą jedynkę, odda te pieniądze i skończy tą farsę. Proszę pana, ja bym to z przyjemnością zrobił. Oddałbym jedynkę i wyszedł z tego Sejmu, bo przebywanie w towarzystwie ludzi pokroju pana nie jest wielką dla mnie przyjemnością. Nie jest pani w stanie mnie obrazić. I tyle, ale no wiem. Natomiast powtarzam państwu jeszcze raz. Nikt z tego tytułu nie pobiera z fundacji, związanych z fundacją ani grosza. To jest kolejna praca charytatywna, podobnie jak pomoc Ukrainie i tego typu działalności. Pomoc osobom niepełnosprawnym. O wszystkim się pan... Być może zostało niedopatrzenie jakieś ze strony fundacji zrobione w postaci tego adresu. Powtarzam raz jeszcze. W maju wymówiono nam siedzibę w naszej tej we wsi, w której mieszkam, tak. No prosił pana przecież ten pan, żeby pan adresu nie powtarzał. Adresu dokładnego nie podajemy. No, każdy wie, że to jest Włoszowie. Macie właśnie, to na stronie. Dobra. No, macie to na okej, stronie. Dobrze. No i teraz dobrze. I teraz no trudno nie jest tego budynku nie skojarzyć przyjeżdżając przez Łosiów. Także niech pan przynajmniej będzie lojalny wobec tego, komu pan obiecał, że pan nie będzie tego adresu. Nie podajemy dokładnego adresu. Pan podaje ten adres na stronie, a ludzie tam są przerażeni tym faktem. Nie wiedzą, czy za chwilę nie wjedzie prokuratura. No, dobrze, pana, niech pan już to nie odbudowuje. Zero pieniędzy dla fundacji, zero pieniędzy dla kogokolwiek powiązanego z fundacją. Wszystko jest do sprawdzenia na stronie lubbezpośrednio.pl. Tam pod nasza transparentność, nasza wiarygodność można znaleźć absolutnie wszystko, łącznie z podwykonawcami, kwotami, jakie otrzymują i za co te pieniądze czy w pana mniemaniu PiS otrzymują. Śpiewał pan za pieniądze. Czy pan teraz tańczy za pieniądze dla PiS-u? Czy państwo są zadowoleni z tej formuły przeprowadzania konferencji? No nie, no przyszedł pan do mnie z gościem, to niech odpowie na to pytanie. Czy PiS pana kupi? Ja proszę pana, nie przyszedłem na przesłuchanie, tylko przyszedłem sprostować pańskie dezinformacje. Nie, wszystko jeżeli jest państwo, z prawdą. Jeżeli państwo, cała prawda. Jeżeli czegoś nie doprecyzowałem, to mam pytania. Znaczy, czy mają państwo pytania jakieś szczegółowe dotyczące fundacji? Proszę prezesa Kaczyńskiego zapytać. Jak się pan nie ja, nie ja, nie ja. Tak jak pan z Kołodziejczakiem. Więc... Bardzo dobrze. No to widzi jest pan, fajne. Ja również. Nie jest faszystą ani nacjonalistą.
No widzi pan, no to mieliście większe szczęście, no natomiast tutaj widzi pan. To nic zgadzamy. Na to nie poradzę, gdyby były jednomandatowe okręgi wyborcze, które Platforma Obywatelska miała wpisane do, na całą pewnością, bo nie widziałbym sensu wchodzenia w politykę, na pewno. Ja nie przyszedłem po spółki, tylko po zmiany proobywatelskie. Tylko po miliony dotacji dla fundacji, gdzie jest pan. Po miliony, które idą, powtarzam, na edukację ludzi, ponad 1 000 000 złotych idzie na Platformę do e-votingu, która będzie darmowo udostępniana samorządom, wspólnotom, OZZ-om, podręczniki do szkół, które pójdą, będą o demokracji bezpośredniej, które będą wydrukowane z tych pieniędzy fundacyjnych, idą za darmo, podręczniki do bibliotek. Fundacja zobowiązała się z własnych środków utrzymać przez pół roku platformy do e-votingu, ponieważ to jest dotacja celowa, więc musimy się rozliczyć z każdej złotówki, z każdego długopisu i kartki, na które pieniądze zostały pobrane. Jeśli przekroczymy tę kwotę, musimy zwrócić do Skarbu Państwa. Jeśli jej nie wykorzystamy, również niewykorzystaną kwotę musimy zwrócić do Skarbu Państwa. I to jest wszystko. I po raz kolejny mówię, proszę nie powielać, nie manipulować opinią publiczną. I to jest wszystko. Wszystko, co przekazałem, dziękuję, jest ustaleniami faktycznymi. Proszę ostatni raz o przyzwoitość, żeby pan oddał tą jedynkę, oddał te pieniądze, bo jeżeli nie potraficie wskazać w KRS-ie adresu, pod którym funkcjonuje fundacja, nie potraficie wymienić adresu na stronie internetowej, to nie ma żadnej gwarancji, że te pieniądze politycznej łapówki będą wydane zgodnie z ich przeznaczeniem. Dlatego składam 2 zawiadomienia i przekazuję panu Pawłowi Kukizowi. Proszę. Ja dziękuję. To może pan jest pan do... Mamy asystentowi. Zabierzcie sobie te zawiadomienia, przyjdą do was również pocztą. Podejrzewam z właściwych organów. To przyjdą, pójdą na adres fundacji, niech pan mi wierzy, że one toczą na nas. Powinny dotrzeć. Nikt nie wie o tej fundacji na tym adresie. Nikt nie słyszał, nikt nie widział. Czy pan słyszał? To nie jest rzeczywisty adres. Jak oddaje pan gwarancję ludziom, że te 4,3 miliony nie będzie wydane na takiej zasadzie, na jakiej nie potraficie adresu na stronie wymienić, na jakiej nie potraficie zadbać chociażby o zwykłą tabliczkę na adresie? Jeżeli ktoś ją znaleźć, czy poprzez internet i tak dalej. Jak tam się wchodzi, jak pan opisze? Nie może się z nami skomunikować. Widać, jak się może skomunikować. Przecież pan tam trafił, no, na Boga. Ale tam nie ma w ogóle możliwości dotarcia. A, nie macie obowiązku. Zasiadania? To znaczy, że nie macie rzeczywistego adresu. To znaczy, że nawet ktokolwiek... Ale jest rzeczywisty, człowieku, czy ty nie rozumiesz? Po co sobie robisz, dlaczego sobie robisz kosztem drugiego człowieka kampanię wyborczą? Nie, to ty dostałeś 4,3 miliony złotych łacącki polityczny. Dopłaca do tego wszystkiego, co wy powinniście byli zrobić. Byłbyś na liście PiS-u? Powiem jeszcze inaczej. Na liście PiS-u nie byłbym w życiu, gdyby mnie wpisali tych postulatów, które wy mieliście zrealizować w 2004 roku. Pieniądze, jak powiedziałem, idą na platformę do Ewoty. Każdy inny by je dostał. Do każdej. Nie mam pojęcia. Ustrój jest... Nie, to tu masz być może rację. Że faktem jest, że ten ustrój jest tak skonstruowany, że ten, kto ma władzę, ten dzięki pieniądze. Kiedy zgłaszaliśmy się do Instytutu Batorego o różnego rodzaju wsparcia, otrzymywaliśmy... Nie się, skoro nie macie rzeczywistego adresu, a na stronie internetowej wprowadzacie ludzi w błąd. Nie. Niech pan pomyśli. Przecież pan wie doskonale, że... Pomyśl pan, co czują ci ludzie na tym adresie w Lewinie Brzeskim, jak co chwilę ktoś przychodzi was tam szukać? Jak co chwilę przychodzi ktoś szukać? To nie my byliśmy pierwsi tam, bo podajecie to na stronie internetowej. Byli ludzie, którzy szukali tego adresu, szukali fundacji, a znaleźli wypowiedzenie widmo. Pojechali na Lewiny Brzeskiego, na Kościuszki 8. Którzy ludzie tam byli i w jakim celu nas szukali? Jak masz odwagę, porozmawiaj z tymi paniami. Jedź, porozmawiaj z tymi paniami. Ja bym w to bagno nie wchodził. No to oddaj pieniądze. Oddaj jedynkę, bo to co śpiewałeś, to co stworzyłeś, dzisiaj przekreślasz. Powtarzam, że te rzeczy, w zasadzie, że Kukiz wziął pieniądze, to jest niezgodne z prawdą. Jesteś w Radzie Fundacji? Oddać pieniądze, to wy musicie za dług Nowoczesny. Jakie wy? My spłacamy swoje zobowiązania i rząd nam nic nie daje. Ja pracuję na rzecz edukacji obywateli, żeby... To widać, wystarczy na adres pojechać. Nie uwierzyli ci w żadne słowo. Oddaj pieniądze, oddaj miliony, tego wymaga uczciwość. Bardzo proszę, jeszcze raz panie pośle, ja się staram zachowywać formuły grzecznościowe. Ja jestem od pana blisko 20 razy starszy i proszę się zachowywać w miarę takim szacunkiem, jakim traktowałem pańskiego ojca. Niech pan szanuje wyborców. Nawet wtedy, kiedy miał zarzuty prokuratorskie. Nie miał zarzutów. Niech pan odda miliony, odda jedynkę, to porozmawiamy. Do widzenia. Dziękujemy bardzo. Koniec Kukiz Show. Jak widać, pełna kompromitacja.
Następny odcinek już wkrótce. Dziękuję.